Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa gościem będzie znakomity kucharz, który w Polsce już się zakorzenił. Od 23 lat jest w Polsce i prowadzi tutaj swój biznes kuchenny. A znacie go, jakżeby inaczej, Giancarlo Russo. Witam wszystkich, witam. Pogoda jest fantastyczna pogoda. Fantastyczna jest pogoda. We Włoszech Giancarlo już prawdopodobnie mają uruchomić wyciągi narciarskie i jeszcze resztki zimy. Tak. Gdzieś tam tak. W Alpach tak, i w Dolomitach. Dolomity. Tak. Olimpiady wieczorem startowały. Mhm. Olimpiady zimowe w Włoszech. Mhm. I też. Ale powoli ruszy wszystko. Restauracje są otwarte do godziny 18. Mm-hmm. Ale uwaga cały czas, uwaga. Nie tłuma ludzi. Jasne. Ja nie rozumiem, dlatego polska jeszcze polityka, kurde, nie mogę restauracji. Kino to już jest niezrozumiałe tak od nagle, a restauracje nie. Przecież restauracje mogą też funkcjonować. Słuchaj, jedziemy zakupy, przykładowo show, jedziemy do show, tłuma ludzi. No właśnie. Tam dopiero jest to problem. No właśnie, dokładnie. Nie dobrze, wiem, Giancarlo. Mamy nadzieję, że poopowiadasz nam jakieś dobre przepisy na te zimowe, jeszcze lutowy czas. Coś wspominałeś o zupie, więc zacznijmy może od zupy. O, zupa. Polska wasza kuchnia jest dużo rodzajów zupy, ale też polskie kuchnie są zupy, oczywiście. Są minestrone dla weganów, wadziwe, ale ja wolę zupa, gdzie troszeczkę wszystko jest. Typo fasolki to po brdowskie. Mm-hmm. Bardzo lubię taką fasolkę po bretońsku. Robi inna wersja po włosku. No to dobra. Nazywa fagioli con pancetta, fasolki czerwone z bekon, boczek. Mm-hmm. Tak, to jest bardzo prosto, bardzo prosto. Dajemy przykład dla 4 osób. Kupujemy jedną puszkę fasolki, czerwone, ale jakości fasolki. Mm-hmm. O, i 150 gram boczek wędzone. Mm-hmm. 2 czosnek, 1 papryka chili malutkie, ostre, 50 ml oliwa z oliwek i pulpa pomidorowa, albo pelati blenderujemy. To też jakości. Bazylia. Mm-hmm. I zaczynamy. Na garnek wlewamy oliwa, bożek, kawałki kroimy na kawałki malutkie krojone. Ale taką kosteczkę? Czosnek, w kostkę? Kosteczki. Okay. Kosteczki. Mm-hmm. Później czosnek dajemy na plaszterki. Mm-hmm. I smażymy elegancki czosnek. Bożek. Później dajemy czosnek. Nie będzie czarny, rozumiesz? Delikatny. Tak. Mm-hmm. O. I ewentualnie mogę fakultatyw, nie potrzebuję, ja lubię i daję. Daj troszeczkę wino białe, mm-hmm. troszeczkę, 50 ml, nie dużo, wytrawne, uwaga. Troszeczkę wino białe. Później dajemy pomidor, cały pomidor, pulpa i przykład dajemy 500 ml pomidory, musi być... Będzie też 500 ml woda. Aha, woda. Ile pomidor, ile woda. Jasne. Dobrze. A słuchaj, a te pomidory obieramy ze skórki, te w całości? Nie, blenderujemy. Teraz nie ma pomidorów z pieśródki, są pomidory na pustka. Jasne. Blenderujemy. Mhm. Albo kupić prosto pulpa pomidorowa. Pulpa w takich pudełkach zamkniętych. Tak, mhm. I elegancko dajemy pulpa, woda. Mieszamy, dajmy bazylia i fasolki. Mm-hmm. To kiedy będzie gotowane, niedługo, około 15 minut. Mm-hmm.
dajmy paprykę ostrą z pieśniutka i serwujemy. To jest bardzo proste. No Czas pół prosto. godziny robić zupę na rękę. Ja nie przepadam, ja nie, Giancarlo, nie przepadam za czosnkiem, szczególnie za jego zapachem. Mogę pes, nie ma problemu. Ja też mam żona, ma alergię na czosnek, jak bywa. A, A widzisz. kiedy mam gości, to jest to raz, nie ma problemu, ale kiedy gości, mam gości domu, jest to problem dla mnie. Dlatego Aha. tak samo danie gotuję na dwa wersje. Jedno bez czosnek, jedno z czosnek. To dopiero jeszcze To jest. są numer, kurde. A ja Inna myślałem. zupa, bardzo prosta, dynia, Aha. dyniowa, O, kremy dyniowa. właśnie, właśnie. Kobiety To uwielbiają jest Polska, dyniowe. robią dużo, tak, robią dużo wersji, tak. Ty robi bardzo prosta zupa. Pierwsze, dajmy pół kilo dynia, żółta. Kroimy na kostki, kroimy. 2-3 cm, jedną kostkę. O, później robimy pół litra wegetal. Pomidor, sherry, seler, cebula i gotuję trochę. Robimy wegetal, mamy bazę. Później potrzeba 50 ml oliwa, potrzeba salwia, ewentualnie nie ma świeża, suszona, nie ma problemu. O, później nie likier, biskot migdałowy. Ewentualnie nie ma biskot, mogę kupujemy koncentrat migdałowy, malutkie buteleczki. Tak. O, e trochę ser parmigian, troszeczkę. Tak. Mogę bez ser, nie ma problemu. Dla wegana i tak dalej, mogę bez ser. E co robimy? To jeszcze bardzo, e cebula. Cebula, malutka cebula. Ty lubisz cebulę? No, toleruję. Też. Ty, a jak moja ciura jesteś? I też. Na garnek dajemy oliwa. Polewamy oliwa. Później cebula, kostki. Dynia. I mieszamy. Jasne. Mieszamy. Około 5 minut, niedługo, dlaczego nie będzie palone cebula. Dajemy wegetal, cały wegetal. Musi być, uwaga, wegetal na pokrywkę dynia, na górę Aha, dynia. jasne. O, to. Dajemy salwia i gotujemy. Później z widelec spróbujemy. Kiedy dynia jeszcze miękna, o, dajemy na mikser, miksujemy. A, taką, Na blender, na tak, blender. blenderujemy wszystko, ale lepiej na planetarnie, ja wolę planetarnie, dlatego konkretnie musa będzie. Jasne. Ale kto nie ma to domu, a ci się na dzień ciski mają, wszystkie No, ludzie wszyscy kupują, teraz już prawda? palą. Tak. O, dajemy na blender i miksujemy. Czas miksujemy, dajemy migdałowe, koncentrat, A, to wtedy da. pół butelka migdałowe. O, i dajemy ser parmigian. A, Ser właśnie. parmigian 50 gram, niedużo. No tak, bo się sklei, bo to już temperaturę ma. Nie, kiedy On. dajemy na środku mielone, kiedy dajemy na Aha, środku jest nie. fantastyczne. Ja, Tak. okej. O. I co robimy później? Robimy grzanki z chleb tostowy, przekładamy na patelnię, na masło, robimy grzanki. Kroimy w kostkę, tak? Czy w Tak, całe oczywiście, takie? na kośki, tak. I serwujemy zupę. To około też czas gotowana zupa około 35 minut, 40 góry. Ten przepis mi się podoba, Giancarlo. A, bardzo Jak nie dobry to jest. lubię, bo moi znajomi już mnie kusili kiedyś przepisami na dyniową zupę. Nie przepadam Tak. za tym, bo ona jest mdła, ale ten aromat, który mówisz, ten Rozumiem. migdałowy, no to mnie Dobry bardzo jest. przekonuje. Jadaj biskotta amaretto na środku, kiedy blenderuje, Aha. ale wiesz, a gdzie na przykład malutki wiesz, nie ma amaretto biskotta, rozumiesz? Tak. Koncentrat migdałowy jest. Jasne. Dajemy, o, dlaczego ja mówię to?
To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Później na zupę na górę dajemy delikatne oliwa i pestki dynia, też na patelnię. A, takie już wysuszone do tego. Mhm. Tak, bardzo dobre. Trochę zeczki pestki dynia, to jest fantastyczna krema dynia, krema di zucca tak nazywa. No proszę, i to się nazywa zupa dyniowa. Ja już bym zjadł. No. Uwaga, dlatego mam inne wersje. Dawaj. Ale potrzeba trochę gotowane długo, 2 godziny. Co robimy? Kapuszta, włoska kapuszta. Kroimy na kawałki, duże kawałki. Ziemniaki, dajemy jedna ziemniaka osoba. Dla 4 osób dajemy 4 ziemniaki, ale ładne ziemniaki, nie malutki. Może być dajemy 2 ziemniaki osoba. I dajemy 200 gram dynia na głowę. Ale krojona, czy w kostkę, czy moment, jak? Moment, krojemy dynia, dużo kawałki też. Jasne. Cebula i oliwa. Albo to jeszcze wersja, to jest stara receptura moja pradziadek. Zmalec, dajmy zmalec na patelnię, na garnek. O, ale ile to tego? Zmalec wrócimy, że ma parę łysk zmalec. No. O, i to zmalec dajemy cebula. Aha, tutaj opiekamy ją. Dobrze. Jasne. Później ziemniaki. I ziemniaki krojone. Zmarzymy ziemniaki, zmarzymy ziemniaki. Dajemy dynia. O, zmarzymy trochę dynia też. I kapuszta. Jasne. Mieszamy i dajemy Giancarlo, na pogardę, Giancarlo, tak? Kapustę mamy kiszoną, czy to taką nie, nie, świeżą? Nie, kapusta, świeżą włoska kapusta. Włoską kapustę. Tak, ewentualnie nie ma włoska, kapusta normalnie. Berca po nazywa. Słuchaj, później dajemy pogarnek woda i zimna woda, uwaga, i gotujemy. Gotujemy, może być trochę redukcja, niedługo, niedużo. To jest zupa. Ewentualnie spróbujemy, ziemniaki są twarde, dajmy woda, dajmy troszeczkę woda. Jasne. I liść laurowy, parę liść laurowy. To jeszcze biedna zupa, ale super zupa. No, biedna... To nazywa zupa di berza, patate e zucca. Aha. Bo z ziemniakami i z tym. I z razem, fantastyczne. Tak. Dobre super zestawienie. Bardzo fajne zestawienie. Bardzo. No. Momentalnie tak zupy. Jedna dynia mogę robić dwie te rodzaje zupy, nie tylko jedna. Ale wiesz, u nas ta dynia jest taka zawsze taka mdła robiona, jakieś takie... Ja nie daję imbir, kombinuję. No właśnie. Ja pamiętam 23 lata temu Polska. Kuchnia polska nie daje o dynie. Ja pamiętam. Sporadyczne spotykałem. Tak. Ja robiłem kopikty z dynia. Kopikty z dynia. Żółte, fantastyczne są. Ja robiłem później krem z dynie. Ja robiłem polempice wołowa z dynia. Ja robiłem rybę z dynie. Czyskie później dynia daj do kuchnia. Później moda dynia pomarańczowa. To dynia żółta. Giancarlo. Świetny temat. Powiedz mi w takim układzie dwa elementy. Kopytka to jest takie polskie danie z dynią. Gnocchi po włosku. O proszę. A ryba z dynią jaka? Ryba dynia może być robimy sandacz. Przykładę. Co robimy? Filet sandacz mamy. I a możemy... naturalnie niezmażony na patelnię sandacz. Uwaga. Ale poczekaj. Tak? Czy sandacza możemy użyć mrożonego, czy musi być świeży? Musi być mrożony. Okej. Okay. Sandacz zmrozimy, oczywiście. Zmrozimy sandacz i gotujemy. To mogę mała garnek. Mały garnek. Nie garnek, patelnia, sorry. Okej. Okay. Patelnia. Na patelnię daje cebula i oliwa. Jasne. O, później smażymy dynia razem. Giancarlo, nie dużo kości, tak? Czy tą cebulę kroisz, czy tylko ją opiekasz? Kroisz. Kroić. Jasne. Kostki. Dajemy dynia, ale dynia malutkie kostki.
malutki kosz, 2 centymetry. Aha, Nieduże, 2 jasne. centymetry. Smażymy dynia na oliwa i cebula i dajemy troszeczkę wody. Ewentualnie masz bulion. Ewentualnie masz świeży sandacz. Z głowa sandacz robi bulion ryby momentalnie. No prawda? To fakt. Tak, tak, tak. O, i dajemy bulion. Może być wegetal, bulion, nie ma problemu, ale nie dużo. Smaży i daj troszeczkę bulion. Smażymy, daj troszeczkę bulion. Powoli będzie miękna kapusta, dynia. Dynia. Dajemy to trochę większy później bulion i na środku dajemy filet ryby. Nie smażymy na patelni, absolutnie, naturalne. Dajemy na środku pokrywka, parę minut jeszcze gotowane to. Ale może być sos trochę konsystencja, nie płynna. Jasne. Troszeczkę konsystencja. Dlatego kiedy dajemy pokrywkę, dajemy konkretne ogni, to będzie momentalnie redukcja. Troszeczkę to pracuje troszeczkę tymianek. Ale jako gałązkę, czy taką do dekoracji, czy tylko jako przyprawę? Nie, na środku. Na środku. Troszkę suszone też dobre, bardzo suszone tymianek, jeszcze koryguję, estragon. Estragon, okej. Okay. Estragony. Zamiast tymianku... Tymianek pracują bardzo, borowiki pracują. No właśnie, proszę? Zamiast tymianku estragon. Estragon, ale nie dużo. Estragon jest bardzo efektywne przyprawa. Tak. Sensacja. Tak. I dajemy estragon. Na dalej się serwujemy. Masz filet sandacz z dynia. Fantastyczna dania. No i teraz... To jest dania gorde, naturalne. Rozumiesz, nie zmarzymy ryby, tak dalej. Będzie się smaczne, swój smaczny, naturalny. No, ale nie to... mąkę, tak dalej. No właśnie. I to wtedy ma taki dosyć fajny smak, nie jest, bo jedno i drugie może być takie mdłe, prawda? Ta, a tutaj w ale tym zestawieniu... Tylko... Oczywiście. Inne przykłady, teraz jest zimno, ale wszyscy mają malutkie grille do domu, no. No wszyscy, robią. Tak. A nie wiedzą o... Ale to jest inna wersja. Węgorz. O, proszę. Ale to teraz trzymamy recepturę, nie mówimy teraz dla gości. Na Wiożna ja widać to recepturę, to ciekawe. Czeski teraz myślę, co on, że ciekawe. No tak. Ciekawe sprawa. No tak, dokładnie. Ciekawe sprawa. Inne fantastyczne do Mazury są raki, co ja widziałem raki. No Andrzej Grabarczyk, swoje działka, on na jezioro są raki. Są, to fakt. Są. Gdzie czysta woda są raki. Raki żyją tylko na czysta woda. Tylko. Te nasze polskie raki, nie ten intrus amerykański, bo jest intrus amerykański pręgowany. Amerykańskie Turcja, uwaga, Turcja są raki. Dużo. Europa, mamy dużo Turcję raki. No tak, to też. Są duże. E to i robimy jedną makaron teraz. Potrzeba. 200 gram raki jedna osoba, dlatego raki później nie ma nic. To dają smaki, dają. Lepiej świeżutkie raki, później nie ma świeżo mrożone. Ja wolę, łapę sam i gotuję. I raki, czosnek, pulpa pomidorowa, papryka ostra, oliwa 50 ml, natka pietruska i wino białe wytrawne. 50 ml, niedużo. Ale pamiętamy, do kuchni dajmy wino białe wytrawne, nie półsłodko, niedobre. Tak. Powtarzamy za każdym razem. Wino wytrawne jest winem podstawowym. Żadne słodkie, półsłodkie. Nie. To jeszcze, słuchaj, jeszcze bardzo prosta sprawa. Dlaczego? Ewentualnie są świeżutki raki, żyją. Na patelnię daj oliwa, czosnek i daj raki. I oni skakują. Skakują, kurde, niesamowite.
Ewentualnie z obrożone, identyczne, dajemy na patelnię, na oliwę, dajemy razem czosnek i mieszamy. Giancarlo, musimy taką kulturalną, taką Dobra. kuchnię, bo nas Nie, zaraz okej, ma to normalnie. No, Greenpeace normalnie. nas Dlatego, ten. kiedy gotuję omary, omary, daj na gorąco nagotowane woda. Tak. Też tam jeszcze troszeczkę gościu, No tak. jak robi, normalnie to. No tak, no to fakt. A wiecie, okej, Okej. dajmy elegancko raki, brożone, zbrożymy raki i na patelnię czosnek, oliwa i dajmy raki. To jest bardzo prosto i krótko. Momentalnie będą czerwone raki, prawda? Tak, Kiedy tak, tak, gotujemy. tak, tak. Przy O, kiedy temperaturze mają czerwonej. kolor czerwony, dajemy wino białe, wytrawne. Mieszamy Ale powiedz mi, i z łyska, proszę, powiedz mi jeszcze, jak ustawiamy palnik z gazem czy z na, elektryczny? nie ma problemu, nie ma problemu. Indukcja, elektryk, nie ma problemu. Gaz, nie ma, Ale na początku mocno, mocna temperatura, średnio na czy? początku mocno, później dajmy mniej. Aha, okej, dobra. O, i co robimy? Mieszamy, dajmy pomidor i z łyska drewniana na górę głowa raki musi być łamana. Dlatego na środku macisko są smaczne. A, no fakt, tak. Rozumiesz? Tak. I to gotujemy około 10 minut, niedługo. I to jest fantastyczne. Akurat temat było, dynia ty mówili, bo ja Tak, mówimy. tak. O, robi mi kopykty z dynia. O, to ładnie wygląda wtedy. Kilo ziemniakami, kilo ziemniaki. Tak. 400 gram dynia gotowana. Dynia na plasterki i dajemy do pieczenia. 160 stopni, około 25 minut. Jasne. O, później czekamy, kiedy la temperatura, letta temperatura, cimne, i dajemy do maszyny, do mielenia dynia, musi być mielona. Jasne. O, Ale i teraz co już robimy? taka ugotowana. Tak, i teraz co robimy? Mamy mąka, kilo, 400 gram dynia i dajemy żółte jajko. Samo żółtko. Cała żółtka na środku, solimy. I robimy ciasto do gnocchi. Teraz może być troszeczkę większe mąka, typ mąka, rozumiesz? Są typy typ, Tak. ale wizje konkretne. I to niedługo czekam ciasto. To momentalnie robi e już. Ale jest inna wersja, kiedy robimy gnocchi, może być do zamrażarki, może być mrozi. Gnocchi z dynia, gnocchi di zucca nazywa. I gotujemy gnocchi i później sitko i do sos. Tak. Dajemy do sos pomidor. Nie gnocchi na talerz, dajemy sos, nie, absolutnie, wszystko razem. Jasne. I później piękniejszy wygląda duża patelnia na stolik na środku. I cztery osoby obok z talerz i czeski serwują same. Gnocchi e raki. Rozumiesz? Tak, To jasne. efektowo wygląda. Dlatego raki mają mało mięso, prawda? Tak, Ale dają tak. smak. Są smak. Tak. I do To się tego kiedy robią te zupa raki. kopytka. Tak. Kiedy robią zupa, ja restauracja wyżej krem rakowa. To uwaga, to nie są tylko raki. To są inne rodzaje ryby też. A tak, to już takie Dlatego lekkie krem rakowa, oszustwo. ile tysiące raki potrzeba, prawda? No tak, Dlatego tak. ja to nie lubię. Raki dla smak. Ja też nie zamawiam, nie zachwycam się tym, bo to wiem, Tak. że to jest oszustwo takie, to tylko Tak. tak jak przyprawa Tak, rakowa tak. do zupy. Dzisiaj Państwa gościem był Giancarlo Russo, nasz znakomity wędkarski kucharz, który dla Radia Gozdawa, już tak zaprzyjaźnionego radia, przygotowuje i proponuje Wam różne fantastyczne przepisy. I proszę danie. Korzystajcie. Jeszcze raz?
proste danie. I proste dania. Dziękuję bardzo, arrivederci. Arrivederci, trzymaj się, cześć, ciao, hej. Ciao, ciao, ciao. Radio Gozdawa, zawsze na rybach.